Myśląc i mówiąc o zagrożeniach współczesnego świata, przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, co to dla nas znaczy. Czyli czego tak naprawdę boimy się my, co mogłoby spotkać nasze dzieci. Bardzo często już w edukacji przedszkolnej zaczynamy tego typu tematy, mówiąc przede wszystkim o tym, że nie rozmawiamy z nieznajomymi, mówiąc także o tym, że nie pozwalamy, aby nieznajomi zabierali gdzieś dzieci bez pozwolenia rodziców, o tym także, żeby dzieci nie ufały osobom, których nie znają i żeby nie spoufalały się z tymi osobami, które jakby są dla nich obce. Przede wszystkim ważne jest, żeby nie straszyć dzieci, mówiąc o tym, że świat jest zagrażający. Absolutnie nie pochwalam tego typu sytuacji, w których rodzic mówi, że rzeczywiście, jeżeli będziesz odchodzić, to ktoś cię zabierze, bądź też mamusia nie będzie kochać, jeżeli będziesz się źle zachowywać, ponieważ tego typu sytuacje kompletnie nie uczą dzieci prawidłowych zachowań, mogą też nawet generować w nim lęk i rzeczywiście zastanawiać się nad tym, czy może taka sytuacja nastąpić. Lepiej powiedzieć o tak naprawdę o zagrożeniach, które mogą się wtedy stać w taki sposób rzeczowy i psychoedukacyjny, które nie będą miały żadnego nacechowania emocjonalnego, dodatniego bądź ujemnego, czyli rzeczywiście podawać fakty. Rzeczywiście, jeżeli nie będziesz ze mną chodzić, to możesz się zgubić. Czy chciałbyś się zgubić? Jak byś się wtedy czuł, czy rzeczywiście dzieci gubią się przy swoich rodzicach, czy powinny to robić, czy powinny odchodzić? Dzieci w wieku przedszkolnym rzeczywiście są w stanie już siebie powiedzieć bardzo logicznie na tego typu tematy, mogą czasem zaskoczyć nawet swojego rodzica wiedzą na ten temat. Bardzo wiele możemy wyciągnąć z literatury dziecięcej, pokazując sytuacje, cytując bajkoterapię, czy też sytuacje takie, w których używamy książeczek obrazkowych, mówiąc o tym, że rzeczywiście dzieci mają prawo do tego, żeby stanowić o swoim ciele, o swojej osobowości. Kształtując asertywność dziecka, warto podkreślać, że mają prawo stanowić o sobie, że mają prawo mieć swoje zdanie o tym, że rzeczywiście nie może nikt wpływać na to, ani zmuszać dziecka do żadnych zachowań. Możemy taką bajkę potem poddać dyskusji, bądź też omówić ją, zrobić scenki, dramę, przepracować to w taki sposób, żeby dzieci wiedziały, w jaki sposób się zachować. Myślę, że najlepszym czasem na rozpoczęcie takiej rozmowy jest wiek przedszkolny, bądź też wcześniej, jeżeli dziecko cokolwiek pyta.